Witam serdecznie na kanale Primanki. Na początku od razu chciałbym przeprosić moich stałych widzów za to, że nie będzie to film typowo z warsztatu, nie będzie to film typowo z nadwody, ale muszę odnieść się do paru spraw w tym całym naszym wędkarskim internecie, bo nie dam sobie mną gęby wycierać. Nie, nie, nie. Nie lubię wypowiadać się na tematy obyczajowe, o, o tematy jakieś tam fanatyczne i tak dalej, Ale muszę to zrobić, bo niestety mała grupka ludzi próbuje na siłę wcisnąć wszystkim innym do głów, że wędkarze są winni temu, że nie ma ryb. To nie wędkarze są temu winni. Jaki jest gospodarz, takie jest gospodarstwo. Jak ktoś prowadzi dobrze gospodarstwo, gospodarstwo będzie funkcjonowało i będzie bardzo dobrze się miało. Jak ktoś olewa i nie prowadzi dobrze gospodarstwa, gospodarstwo będzie podupadało za przyzwoleniem innych albo bez przyzwolenia, ale tak po prostu będzie. Mówicie takie rzeczy, że wędkarze mają czuć się winni temu, że jeżdżą na ryby, że łowią te ryby, że zabierają te ryby? To jest nonsens, to jest chore. Daliście się zapędzić w kozi róg, daliście się napuścić jedni na drugich. A co to daje? To daje tylko tyle, że właśnie gospodarz, czyli odpowiedzialny za ten stan rzeczy, się tylko może śmiać. Jak ludzie się kłócą, odpowiedzialny za stan rzeczy nie ponosi żadnej odpowiedzialności, bo ludzie już się kłócą między sobą, już nie muszą złości swojej przekładać na winnego. Szukają go między sobą. Jeszcze od razu może żeby nie być gołosłownym i żeby to ja nie wyszedł na kłamce, chciałem od razu wyjaśnić to, co było w tytule towarzyszył Googlea, po co kłamiesz i hejtujesz. Przytoczę zaraz komentarze. Jeżeli okazuje się, że ja mówię nieprawdę, ja oczywiście się przyznam i odczekam wszystko. Z tym, że ja wiem, że ja mam rację, dlatego nagrywam ten film. Pod ostatnim moim filmem komentarze były gorące, wtrącił się. Niejaki pan towarzysz Gugała, znany wielu wędkarzom z filmów tam w internecie, też. Odpisuję na komentarze kolegi Zyga 666 zborek. A kto to w ogóle jest Majki? Po to są komentarze, żeby komentować. To prawda. Jeśli się nie rzuca w kogoś inwektywami, to w czym problem? Jeśli wędkarz publikuje treści, to musi się liczyć nie tylko z cukierkowymi komentarzami. Oczywiście, że tak. Uważam, że pan wędkarz daje zły przykład swoim widzom, beretując wszystko jak leci i zdania nie zmieni. Proste. No tu już jest wierutne kłamstwo, że beretuje wszystko jak leci. Ja nie zamierzam się tłumaczyć z tego, czy ja wypuszczam, czy nie wypuszczam. Pisałeś pan też, że na filmie. Jak jest cięcie, to znaczy, że ryba zberytowana. Jak widać, że wypuszczam, to wypuszczam. Ja nie zamierzam tego udowadniać, czy ja wypuszczam, nie wypuszczam, czy na filmie to widać, czy nie widać. Nie mam najmniejszego zamiaru, ale proszę nie kłamać na mój temat, że tak jak pan piszesz, Daję zły przykład beretując wszystko jak leci. Nie beretuje wszystkiego jak leci, i to jest szczera prawda. Jeszcze jeden komentarz. Odpowiedź dla Marcina Danyluka. Ja nie płaczę, nawet trochę podziwiam to, że w dzisiejszych czasach facet nie kryje się z tym, że wali wszystko w łeb. Przynajmniej jest szczery. Kolejne kłamstwo. Jak można napisać, że wale wszystko w łeb? Jeździsz ze mną na ryby, widzisz co ja robię. Pisałeś też, że wszystko wale do plecaka, tak? Byłeś tam ze mną? Widziałeś to? To dlaczego kłamiesz i hejtujesz? To jest nic innego jak zwykłe kłamstwo i hejt. Podkręcasz w ten, w ten sposób ludzi, i to ty dajesz zły przykład innym ludziom, generując negatywne emocje. Ja w swoich filmach staram się pokazywać wędkarstwo takie, jak ono wygląda normalnie. Dodam jeszcze, że całe szczęście. Takich ludzi właśnie jest naprawdę mniejszość. Wydaje się, że ich jest wielu, bo widać to w internecie. Ja mam troszeczkę inne zdanie. Nad wodą spędzałem i spędzam dużo czasu. Spotykam wielu ludzi, rozmawiam z nimi, nawet ci, którzy wydają się bardzo zatwardziali, niechętni do rozmowy, po czasie się otwierają, rozmawiamy. Nie ma żadnego problemu. Idę do sklepu wędkarskiego na kaweczkę. Przychodzą ludzie, ja ich nie znam, rozmawiamy sobie o wędkowaniu, jakie ryby, gdzie i jak. Nie ma żadnego problemu. Stąd stwierdzenie moje, że przynajmniej 90% ludzi to nie jest ten trend, który m.in. pan towarzyszu wyznaczasz. To nie wygląda tak pra prawdziwe wędkarstwo nad wodą. Na całe szczęście, bo ja cały czas mam wiarę w ludzi. Wędkarze wyglądają zupełnie inaczej. Nie biegają w świecących czapeczkach i świecących koszulkach. Jadą sobie nad wodę, bo akurat mają dzień wolny. Chcą sobie odpocząć, połowić rybek. A czy złowić i sobie wziąć, posmarzyć, czy nie posmarzyć, czy po mnie to nie interesuje. I tak samo właśnie tych wszystkich wędkarzy, normalnych, takich fajnych ludzi, których spotykam, ich też to nie interesuje. Wierzcie mi, nie interesuje ich to. Ich interesuje to jak być skutecznym wędkarzem, jak robić tak, kiedy inni nie łowią, łowić te ryby, cieszyć się z ryb, z okazów, nieokazów, z każdej ryby złowionej, cieszyć się po prostu tym. To jest esencja wędkarstwa, a nie wielkie reklamy, jak nie, nie masz takiego sprzętu, albo takiego, albo tak nieubrany, to już nie jesteś wędkarz i jesteś jeszcze mięsiarz, nie jesteś nauki no tak? Co do tego właśnie naukilu, no fan, fanatycznego takiego naukilu. No jak można tak ludzi traktować? Jak można traktować kogoś, kto zgodnie z prawem nie robi nic złego? Jak można po nim jechać? Jak można hejtować? Jak można to robić? Ja sobie tego nie wyobrażam. I tu jeszcze jeden komentarz właśnie towarzysza z Wędkarskiego Sztosa. Primanki, beretując wszystko, co się nadaje, dajesz zły przykład innym wędkarzom, przez co podcinasz gałąź, na której siedzisz. Gdzie tu logika? O logice to ja tam wcześniej napisałem, bo ktoś pisał, że zamiast beretować ryby, woli iść do sklepu i kupić sobie rybę. Ja napisałem, gdzie tu logika? Kupując rybę w sklepie, wspierasz rybaków, którzy trzebią nasze wody. No i na to właśnie towarzysz Gugała odpowiedział w taki sposób. Czy ja daję zły przykład? No nie wiem, ocencie sami. Wiem na pewno, że każdy fanatyzm to nie jest nic dobrego. Tak samo jak między innymi w Pańskim wykonaniu, Panie Towarzyszu, Gugała, fanatyzm no nie jest to nic dobrego. To jest po prostu buntowanie ludzi jednych przeciwko drugim. Czy to jest coś pozytywnego, czy to jest coś dobrego? Nie sądzę. Obserwuję świat wędkarski, jak wygląda na zachodzie, jak wygląda na wschodzie. Śledzę również właśnie wschodnie, zachodnie, różne kanały wędkarskie. Ja nie widzę tam takiego hejtu i takiej zawiści, jaka wylewa się właśnie tutaj w naszym polskim internecie, w polskim świecie wędkarskim. Jest to bardzo przykre, ale to nie mi robicie krzywdę, bo po mnie to spływa jak pokaczce. Robicie sobie krzywdę. Bo przez to wędkarze, którzy mają coś do powiedzenia, wspaniali spinningiści i nie tylko, którzy mają wiedzę, mogliby ją przekazać, oni jej nie będą przekazywali dalszym, młodszym pokoleniom. Nie będą jej przekazywali z tego względu, że zaraz znajdzie się ktoś, kto nie wytrzyma i już będzie tam po nim jechał, bo ten jest taki i owaki, bo zabiera, nie zabiera, bo, bo tak jest ubrany albo takim sprzętem łowi, a tak się tego nie robi. Ludzie przestali się uczyć, ludzie przestali przyjmować wiedzę. Niestety taka jest rzeczywistość. Ludzi cieszą proste rozrywki. Niestety tak teraz ten świat wygląda. To jest przykre, ale nie mi to oceniać. Na szczęście, tak jak już wspominałem, wierzę w ludzi i jest naprawdę wielu wspaniałych ludzi, wędkarzy, z którymi da się porozmawiać, którzy nie zazdroszczą, którzy. Dzielą się swoją wiedzą, ale prywatnie w internecie tego na pewno nie zrobią, właśnie przez takich ludzi jak pan, panie towarzysz Gugała. I jeszcze jeden taki komentarz, mój taki ulubiony. Wędkarski sztos, czyli towarzysz Gugała, pisze: Facet zjada wszystko, co nadaje się do zjedzenia. Oj, nie wiem jak pan, ale ja zwracam uwagę na to, co jem, staram się odżywiać dobrze, dzięki czemu cieszę się. Dobrą kondycją, dobrą sprawnością fizyczną i psychiczną. Także mi tego nie brakuje na pewno nie jem wszystkiego, co się nadaje tylko jem porządne rzeczy, bo dbam o siebie tak jak mówią, jesteś tym, co jesz. Mówiłeś pan też o trociach nie znasz się na trociach, nie wypowiada się na ten temat nie znasz realiów panujących tutaj nad wodami a znaję tylko ten to bardzo często tutaj właśnie łowi i przebywa. Nie okazjonalnie, z wycieczką sobie nagrać film, tylko bardzo często bywając nad wodą, zna te realia i widzi, co się dzieje. Widzi też, że nikt z tym nie robi, a psy za to wieszają na wędkarzach, chociaż wędkarze są Bogu Ducha winni. Dodając jeszcze to, że nie wypuszczam ryb, czy wypuszczam ryby. Nie mam zamiaru nic udowadniać. Na pewno nie będę specjalnie na filmie wypuszczał ryb i mówił, jaka to piękna ryba w pięknym ubarwieniu wraca w dobrej kondycji do wody. I jest cięcie, to jest cięcie. Uważam, że tak ma być i tak to robię. Nie będę nikomu udowadniał, czy je wypuszczam, czy nie wypuszczam. To jest moja prywatna sprawa. Tak jak sprawa każdego innego wędkarza, mnie nie interesuje to, czy ktoś zabiera, czy nie zabiera. Mnie interesuje wiedza. I jak być skutecznym? Jak łowić, na no teoretycznie, według pana towarzyszu, też to w komentarzu było, w pustych wodach? Nie mówię, że łowiska są pełne ryb. Nie twierdzę tego. I nie twierdzę też, że są w dobrym stanie, bo, bo łowię od dziecka i pamiętam, jak wyglądały dawniej wody, jak wyglądają teraz wody. Ale zganianie winy na wędkarzy to jest. Największe zło, jakie można robić dla wędkarstwa, i to jest właśnie bardzo zły przykład, bo nie wędkarze są temu winni. Jest wiele czynników, które przyczyniły się do tego. A druga sprawa, nie ma tych ryb nie wiadomo ile. To wtedy właśnie trzeba wykazać się skutecznością, pomysłowością, wiedzą po to, żeby łowić regularnie. Ja nie narzekam na to, że nie mam wyników. Praktycznie co wyjazd coś tam złowie, jestem, jestem z tego zadowolony. Łowie co jest, nie będę psioczył i narzekał, jak to jest źle. Jak ja mam chwilę tylko, żeby sobie wyskoczyć nad wodę, odpocząć sobie, zrelaksować się, właśnie jak to robi większość wędkarzy, cieszyć się z tego, że jest się nad wodą, że się złowi jakąś rybkę, to jest kwintesencja wędkarstwa, a nie ta cała otoczka show biznesowa i gadanie, kto jest taki, kto jest siaki i, i, i tak dalej. Także mam nadzieję, że sprawę wyjaśniłem. Nie chcę więcej do tematu wracać, bo to jest naprawdę, czytając takie rzeczy, to jest przykre, że, że tak, ludzie, tak ludzie potrafią mieć zdanie o drugim człowieku, nie znając go. I nie lubię się wdawać w takiego typu dyskusje, dlatego powiedziałem, co miałem do powiedzenia i to jest koniec. W następnym odcinku zapraszam na merytoryczne sprawy na temat wędkarstwa, przynęty, techniki, taktyki i wędkarstwo z nadwody. Dzięki wielkie za oglądanie. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie.